Geralt wydał wojnę Eredinowi, ale mógł ją wygrać tylko z pomocą przyjaciół. Do pokonania Dzikiego Gonu potrzebna była potężna magia, więc Triss i Yennefer zaczęły jednoczyć rozbitą lożę czarodziejek. W tym czasie Avalach szykował swój własny plan. Szynki, pasztety! Wiem, że jesteś zajęty, ale może partyjka gwinta? Thank you.
czego szukasz, tu nie znajdziesz. Gdyby w dupie rosły grzyby, to by tu... Życie lepsze w wyobraźnie. Zapisy na turniej są nadal otwarte? Zostało wolne miejsce dla osoby grającej z Kligę. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia. Zapewniam, że Skellige jest tak samo mocną frakcją jak pozostałe, a niebawem zostanie powszechnie uznana za kanoniczną. No nie wiem. Zazwyczaj gram Nilfgaardem. Zastanowię się jeszcze. Jestem Geralt z Rivii. Przeczytałem o turnieju Wintra. I trafiłeś pod dobry adres. Jestem hrabia Martin Monnier, główny organizator. Miło mi cię poznać. Celem turnieju jest rozpropagowanie nowej frakcji, mianowicie Skellige. Wymyślił ją mój brat, a mnie przypadł zaszczyt przedstawienia jej światu. Skąd pomysł, żeby opracować nową talię? W Beauclair wszyscy wiedzą, że jestem wielkim miłośnikiem i propagatorem gry w Gwinta, podobnie jak mój niestety nieżyjący już brat. Inną naszą wielką pasją zawsze były podróże. W młodości spędzaliśmy sporo czasu na morzu, bo obaj byliśmy spragnieni widoków obcych krajów. Odwiedzaliśmy różne strony świata, ale najbardziej urzekły nas wyspy Skellige. Do dziś mam w głowie obraz ponurych klifów, o które rozbija się wzburzone morze. Zmaganie żywiołów, odległe echo pierwotnego chaosu. To zainspirowało mojego brata do stworzenia nowej frakcji. Możesz mi powiedzieć coś więcej o nowych kartach? Projekt kart oddaje ducha tych wysp, które urzekają barbarzyńskim pięknem. Dlatego na obrazach utrwaleni są berserkowie, bohaterowie oraz znane osobistości. Liderem jest oczywiście król Bran Tirseach. A inne znane osobistości? Hjalmar i Cerys Ancreit, rzecz jasna, Heros Hemdal, czcigodny druid Myszowur i wielu, wielu innych. Długo mógłbym opowiadać. Mam pytanie. Czy mogę przystąpić do turnieju? Tak, mam jeszcze wolne miejsce, ale jest jeden warunek. Będziesz musiał zagrać kartami z frakcji Skellige. Widzisz, prosiłem o to wielu wytrawnych graczy, ale oni boją się nowinek. Bardziej zależy im na wygranej niż na przygodzie.
więc wolą pozostać przy swoich starych, wypróbowanych taliach. Jednym słowem, potrzebujesz kogoś, kto udowodni, że Skellige nie jest gorsze niż tradycyjne talie i wygra turniej kartami zaprojektowanymi przez twojego brata. Widzę, że doskonale się rozumiemy. Spójrz na to trofeum. Czyż nie prezentuje się go? Może być twoje, jeśli zwyciężysz. Zgoda. Zagram tą nową frakcją. Bardzo miło mi to słyszeć. To mój szczęśliwy dzień. Jest jednak pewien szkopuł. Dysponuję jedynie podstawową talią Skellige, ponieważ mój brat rozdał lub przegrał wiele kluczowych kart. Jak rozumiem, nie poradzę sobie na turnieju tymi kartami. Można temu łatwo zaradzić. Wystarczy zmierzyć się z lokalnymi graczami i wygrać od nich brakujące karty. To zresztą będzie dobry trening przed turniejem. A oto karty, które mi zostały. Weź je, proszę. Resztę zostawię dla siebie, bo też zamierzam grać tą frakcją. Mam już wystarczająco dobrą talię, by zagrać na turnieju frakcją Skellige. Mogę spojrzeć? Tak, zgadza się. Zapraszam z kartami za 2 dni. Wtedy zaczynamy zawody. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia. Zanim wejdziesz głębiej, wytrzyj buciory. Przy jedzeniu nie mlaskaj, używaj sztućców, w zębach nożami nie dłub. Słucham? Oj, żartuję sobie, widzę, żeś człek bywały. Witaj w barzanciarni, najlepszej oberży w całym księstwie. Wiem, że jesteś zajęta, ale może partyjka gwinta?
pomoże mi na zidło, kiedy jest się takie. Muszę iść do doktora. Ciężko na służbie z pustym brzuchem. Na suche pięty lebiody, ale mam zgagę. Naprawdę mizernie dwugrot w tym sezonie obrodził. Zapraszam. Zioła świeżo zebrane, suszone, sproszkowane. Czego dusza zapragnie? Ziółka ziółkami, ale zagrajmy w gwinta, co? Naprawdę mizernie dwugrot w tym sezonie obrodził. Thank you.
Roczny turniej rycerski w tym roku. Pod patronatem panny Vivienne de Tabry. Mężni rycerze przybyli z całego świata. Rozejść się! Prezentacja pomnika Reginaldo Dobry zostaje zawieszona. Jestem sobie panem, gdy siedzę na... Ondulat! Witam szanownego jegomościa. Mógłbyś mnie ostrzec? Może zagramy w gwinta? Ondulacja! Włosów rewitalizacja! Łupieżu anihilacja!
Jeszcze się nam czkawką odbije ta wizyta Wiedźmina. Kolega się zachowuje. Kolega jest w boku. Rozejść się! Prezentacja pomnika Reginalda Dobrizo. Tak bajkowe księstwo, jak tu są, do odwołania. Ma swoje roczne sekrety. Tu jechaliśmy. Oszust! Oddawaj pieniądze za bilety! Wasze bilety nie tracą ważności. Czekajcie cierpliwie na wznowienie ekspozycji. Witam i zapraszam. Toussaint ma najlepsze wino na świecie, a ja najlepsze wino w Toussaint. Może zagramy w gwinta?
Nie robić zbiegowiska! Kreble, co za styl. No, widać, żeście z północy. Słucham? No dobra, dobra. Tu nie ma co słuchać. Tu trzeba się przebierać. Bardzo proszę, zapraszam do mojego salonu. Żarty na bok. Pokaż, co masz w tej swojej szafie. Ależ proszę uprzejmie. Masz ochotę na partię gwinta?
proszę, kiedyś to rycerze. Takiego obwiesia popędzili. Witam. Zostaw mnie w spokoju, Wiedźminie. Witaj, miło cię znów widzieć. I jak znajdujesz frakcję Skellige? Przypadła ci do gustu? Prawdę mówiąc, nie należy do moich ulubionych. Cóż, ja jestem święcie przekonany, że z łatwością wygrasz nią turniej. No dobra. Może opowiesz mi wcześniej o zasadach? Najpierw przedstawię uczestników. Są nimi znakomici gracze z całego świata. Hamal Ogndangbal, kupiec ofirski. Eryk van Wrok, patrycjusz z Nowigradu oraz przedstawiciel Skellige. Nie jestem przedstawicielem, tylko przedstawicielką. Nie widać? Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Oto Agneta Skold i jej wyspiarski temperament, który mój brat porównałby do gejzera. Zasady są proste. Każdy z graczy ma przypisaną frakcję, której nie zmienia aż do końca. Przegrany zawsze odpada z gry. Najlepszy z zawodników spotka się w półfinale ze zwycięzcą poprzedniej edycji turnieju. Jego ekscelencją ambasadorem cesarstwa Nilfgaardu, panem von Hinem. A na zwycięzcę tej rozgrywki w finale będę czekał ja we własnej osobie. Ręce precz od gwinta! Żadnych nowych frakcji! Przed budynkiem zebrało się całkiem sporo niezadowolonych. Ręce precz od gwinta! Nie chcemy nowej frakcji! Monie, ty pludraku! Wara od tradycyjnych wartości! Nie wszystkim podobają się moje zmiany. Tradycjonaliści mają do mnie żal za moje próby włączenia Skellige do kanonu, ale nie zaprzątajmy sobie nimi głowy. Można wiedzieć, kto będzie grał jaką frakcją? Nie jest to żadną tajemnicą. Eryk van Wrok zagra Królestwami Północy. Jego ekscelencja, w patriotycznym geście, zdecydował się na Nilfgaard. Hamal Ogndangbal zagra frakcją potworów, a Agneta Skold wybrała Skojatel. Ja oczywiście czekam na finalistę Stalią Skellige. Jestem zdecydowany dowieść jej wartości. Przed budynkiem zebrało się całkiem sporo. Ręce! Monie! Jeśli nikt nie ma nic przeciwko, możemy zaczynać. Zapraszam na taras. Niebawem Herold ogłosi rozpoczęcie turnieju. Zaczynamy turniej. W pierwszej rundzie Agneta Skold zagra przeciw Erykowi van Wrogowi, a Geralt z Rivii
przeciw Hamalowi Ogn Dangbalowi. Chodźmy do stolika. Życzysz sobie podbić stawkę? Co masz na myśli? Jestem kolekcjonerem broni i interesuje mnie twój srebrny miecz. Jeżeli wygram, wezmę go, a jeśli przegram, dam ci swój. Równie cenny. Niech i tak będzie. Zaczynajmy.
Dziękuję za grę. A ja gratuluję wygranej. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby grać z tobą o ten miecz. Widać, Bóg przestał nade mną czuwać. Proszę, niech ci dobrze służy. Nie przegrałbym z tobą, gdybyś grała uczciwie. Tam, skąd pochodzę, nie puszcza się płazem takich obelg. Jeszcze raz zarzucisz mi oszustwo, to urżnę ci język. Dosyć tego. Ręce przy sobie. Pamiętajcie, państwo, gwint to sport dżentelmenów. Od uczestników turnieju wymagamy nienagannych manier i nie tolerujemy awantur. Dlatego z przykrością zawiadamiam, iż decyzją hrabiego Moniera zawodnicy z Nowigradu i ze Skellige zostają zdyskwalifikowani. Po pierwsze, nie jestem zawodnikiem, tylko zawodniczką. A po drugie, nie obchodzi mnie turniej, w którym byle przybłęda może mi zarzucić oszustwo. Nie pozostaje mi nic innego, jak zawiadomić państwa, iż po pierwszej rundzie Agneta Skold i Erik van Vrok zostali zdyskwalifikowani, a Geralt z Rivii pokonał Hamala Ogn Dankbala z Ofiru. W półfinale Geralt zmierzy się z obrońcą tytułu, jego ekscelencją von Hinnem. Jestem zaszczycony.
Wasza ekscelencja, raz panem. To była dla mnie przyjemność. Przyjemność odwzajemniona. Gratuluję, Wiedźmin. Dosyć profanowania gwinta! Precz z nowymi frakcjami! Precz z nowymi frakcjami! Zdaje się, że mamy kłopoty. Wynocha stąd, ale już! Dupy w troki i hajda na Skellige wpierdalać zupę smoki! Proszę o zachowanie spokoju i poskromienie języka. Pies ci mordę lizał, Monier! Ręce precz od gwinta! Może zamiast drzeć gęby i wygrażać, powiecie, o co wam chodzi? Mówiliśmy już i to nie jeden raz, ale nikt nas nie słuchał. Ja wysłucham. Gwint to stara gra. Jej zasady zostały stworzone przed wiekami. Właśnie, powstały wedle porządku natury. Frakcje powinny być cztery. To jest optymalna liczba. Nie zgadzamy się na wprowadzanie nowych frakcji. Absolutnie! To opluwanie tradycji! Ręce precz od gwinta! Dosyć tego. Nie przyszliśmy gawędzić, tylko spuścić w pierdol w obronie tradycyjnych wartości. Dalej, chłopcy! Zatłuc skurwysyno! Wybijemy skurwielomadełku! Płonęliście trochę. Kurwa. Widzę potrójnie. A może nawet poczwórnie. Dosyć tego! Wzywam gwardzistów. Spokojnie, prawda. Nieważne jak długo będziecie protestować i ile awantur wywołacie, i tak nie zatrzymacie zmian. Jeśli nie podobają wam się nowe zasady, to grajcie po swojemu. Ale nie zabraniajcie bawić się innym tak jak lubią. Weź nie pierdol! Jak powiada mój przyjaciel Zoltan Chivay, jeśli jedna osoba mówi, że pierdolisz, to może się mylić. Ale jeśli kilka osób mówi, że pierdolisz, to znaczy, że pierdolisz. To co? Ktoś jeszcze uważa, że nie mam racji? Zoltan Chivay? Co u niego słychać? Kopę lat go nie widziałem. Zoltan ma się dobrze. Uwaga wszyscy! Zmiana planów wycieczki! Idziemy teraz na wódkę ze znajomym Zoltana! Panie i panowie, zaczekajcie. Przecież przed nami runda finałowa. Jaka kurwa finałowa? Ja, jak i Rafi Berg, niniejszym zgłaszam akces do turnieju i domagam się gry ze zwycięzcą. Raz na zawsze rozstrzygniemy, czy Skellige jest coś warte. Zgoda, ale proszę o cierpliwość. Najpierw rozegramy finał wstępny. W finale wstępnym zagrają Hrabia Monie, reprezentujący frakcję Skellige, przeciwko Geraltowi z Rivii, również stali o Skellige. Spełnia się marzenie mojego brata. Skellige w finale i to u obu graczy. Życzę powodzenia. Też będę słaby jak ty. Thank you.
Gratuluję. Wygrał lepszy, na dodatek grając najlepszą frakcję. Dziękuję za grę. Chuja tam, wygrał z Kelligę. Ale spokojnie. Turniej się jeszcze nie skończył. Teraz moja kolej. Tak jak się umawialiśmy, niech nasz spór rozstrzygnie się tu i teraz. Przed nami ostateczne rozstrzygnięcie. Geralt z Rivi, grający frakcją Skellige, zmierzy się z jakim Rafibergiem, grającym... frakcją Skojatel. A zatem niech wygra lepszy. Thank you.
Dzięki za grę. Siak. Najbardziej mnie boli to, że wygrało pierdolone skrin. Ale mówi się tu. Gratuluję. Chodźcie, chłopcy! Idziemy się najebać! Wykluczone. To ja zapraszam wszystkich. Premiera nowej frakcji to powód do hucznego świętowania. A jeżeli ktoś ma ochotę na towarzyskie partyjki Winta, to... Nie widzę przeszkód. Dziękuję za wszystko, Wiedźminie. Nie ma za co. Dobrze się bawiłem. Okazałeś się prawdziwym mistrzem gwinta. Oto nagroda główna. Zasłużyłeś na nią. Wielkie dzięki, hrabio. Jeszcze raz dziękuję, że zechciałeś wziąć udział w tym turnieju. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Kto wie. Bywaj. A rycerze to co, się pytam?